Witam na trzeciej części naszego cyklu Jedzenie pod zdrową kontrolą. Gratuluję, jeśli te dwie części już wysłuchałaś i skorzystałaś, a teraz będziemy już kończyć, troszkę pogłębiając, przechodząc do pewnych rozwiązań. Przypomnę oczywiście to, co już było, ale żeby tak sobie utrwalić, że prawdziwa przyczyna nadwagi, już wiemy, że nie wynikają z tego, że jesz za dużo kalorii, oczywiście to jest pewnym objawem, ale że przyczyną tego problemu jest tak naprawdę zakłócona gospodarka energią i pewien mechanizm, osłabiony mechanizm zwany już w poprzednich odcinkach pull brain, czyli tego ssania przez mózg energii, który musi się utrzymać przy życiu. Mózg po prostu zrobi to za wszelką cenę. W efekcie nas zaprowadza do lodówki. Bardzo krótko powiem, że oczywiście skupimy się na najczęściej przyczynie nadwagi i objadania się, jakim jest chroniczny stres, ale bywa też, że trafi się uraz głowy, nawet nie zakłócający życia i funkcjonowania, ale jednak taki, który mógł uszkodzić jakieś oprogramowanie nasze mózgowe i w efekcie nawet osoba bardzo usportowiona może zacząć gwałtownie tyć. Jest to rzadkie, więc nie rozwijam tego tematu. I podobnie wrodzone zaburzenia hormonalne, które mogą również owocować otyłością. Czyli na tym się nie skupiamy, tylko przechodzimy dalej. Jak chroniczny stres programuje nasz mózg? To nas interesuje. Czyli omawiam takie malutkie doświadczenie, które robiono na studentach, którzy przechodzili stres w związku z rozpoczęciem studiów i zaobserwowano, że 40% tych osób w stresie chudła, czyli przeżywali tak wielki stres, czuli ten stres, przeżywali go jako napięcie, pobudzenie, ciągłą mobilizację układu nerwowego, układu stresowego. Tego typu reakcje sprzyjają też depresji na skutek właśnie takiego wymęczenia się tym stresem. Natomiast grupa druga, B, również 40% otyła, czyli jedli więcej w związku ze stresem, byli może spokojniejsi, ponieważ ich układ stresowy był taki wyhamowany, nie był taki zbyt pobudzony, więc sprawiało to wrażenie, że byli może spokojniejsi, w lepszym nastroju, no ale zajadali ten stres i tyli. Grupa trzecia, grupa C, 20% osób utrzymała wagę, przypuszczalnie mieli sprawny ten mechanizm pull brain i po prostu ani nie chudli, ani nie przytyli. Czyli w grupie B, czyli tę, z którą się może utożsamiać, że właśnie można nawet nie czuć, że się jest w stresie, więc można mieć wrażenie, że jest się spokojniejszym, spokojnym, ale jednak w efekcie stres wyraża się tym, widzimy go wtórnie w formie reakcji objedzenia się. Grupa A, czyli te osoby z tym takim bardzo sprawnym, takim nawet na najwyższych obrotach układzie nerwowym, w przyszłości prawdopodobnie nadal w stresie będą właśnie zachowywać się w podobny sposób, a grupa B nie tylko podczas studiów i pierwszego roku, ale w ogóle mogą mieć tendencję do właśnie tego typu zachowań, czyli jedzenia, kiedy są zbyt obciążeni pod jakąś presją. Jeśli chodzi o grupy stresu, bo warto to sobie jakoś powiedzieć, może już dużo rzeczy wiemy na ten temat, ale jednak przypomnę, że świadomość tego, co na nas działa i że działa, to jest dla niektórych osób jednak pewne wyzwanie, żeby to sobie nazwać i powiedzieć, że jesteśmy pod wpływem wielorakiego stresu, presji. Czyli zewnętrzne czynniki, no to może są takie najczęściej oczywiste. Coś w finansach, jakieś niedostatki, zagrożenia, płynności finansowej, zagrożenia wojną, jakaś polityka, która na nas działa, jakaś choroba, która wymaga wizyt jakiegoś lekarza czy szpitalnych, nadmiar wrażeń, ale również niedobór wrażeń może powodować stres przewlekły, jak również tkwienie w jakiejś sytuacji nadmiernie i za długo. Kolejnym źródłem stresu są utraty, ograniczenie własnych potrzeb, czyli utraty w zakresie bliskich osób, finansów, statusu, utrata pracy, zawodu, niemożność kontynuowania zawodu, przeludnienie w mieszkaniu, czyli jak jest za wiele ludzi na metrze kwadratowym.
Kolejnym ważnym źródłem stresu jest presja, której często potrafimy sobie ładnie zaprzeczać i nie widzieć, nie nazywać tego, że właśnie ma to miejsce. Tą presją jest na przykład praca na taśmie produkcyjnej, gdzie musimy coś na czas szybko zrobić, ale taką taśmę produkcyjną jesteśmy w stanie jako kobiety sobie zrobić w formie, że muszę to, muszę tamto, muszę tamto i jest taka presja, że nie zdążę, nie zdążę i to razem, jeśli to jest w ogóle styl życia już od dziesiątków lat praktykowany, no to jest oczywiście źródłem stresu przewlekłego. A więc podwójne, potrójne, wielokrotne obciążenie obowiązkami, próba, nie tylko próba, ale po prostu łączenie pracy, domu, opieki nad dziećmi, sprawnymi rodzicami, sprawnym mężem, który ma oczekiwania, żeby się nim zajmować, kiedy wraca po pracy, jest źródłem stresu. Konflikty, no to najczęściej chyba wiemy. Stresory społeczne, czyli wszystko, co dotyczy jakiegoś ataku na wolność, na swobodę, na indywidualność, czy to w zakresie wyrażania seksualności, kobiecości, jakichś grup etnicznych. Mobbing rówieśniczy również wchodzi tutaj w grę. Wszelkie sytuacje będące zagrożeniem, jak alkoholizm w rodzinie, wykorzystanie seksualne, wszelakie przemoce, psychiczna, finansowa, fizyczna. Również stresem jest niepewność, czyli niejasne perspektywy życiowe, zawodowe, na przykład dla nastolatków, którzy nie wiedzą, kim chcą być, a czują presję, że właśnie powinni wiedzieć, czy jakaś sytuacja no, szukania prac, czy chęci zmiany zawodu. Konflikty w rodzinie, w pracy, no to też taki, wszyscy jesteśmy świadomi, że to może nas stresować, ale bardzo ciekawy punkt, subiektywne poczucie, że może zabraknąć jedzenia, czy takie poczucie, że może go zabraknąć z powodów finansowych, czy po prostu nie ma w lodówce, czy jedziemy gdzieś i nie mamy jedzenia, jest takie poczucie, że tego jedzenia właśnie nie będzie, nie zdobędziemy go, jest dla mózgu kryzysem energetycznym i faktycznie tego typu sytuacje mogą też owocować objadaniem się. Nieraz trudno określić stresor, tutaj jest pomyłka, ale dobrze, już zostawię. Też nie musimy zawsze tropić nerwowo stresorów, ale ta świadomość wydaje mi się, że poszerzanie jej, reagowanie na nią, podejmowanie jakichś decyzji, żeby sobie poprawić sytuację, wydaje się takie dość oczywiste, żeby zmierzać w tą stronę. I nie wszystkie stresory muszą prowadzić do stresu przewlekłego. Jeśli jesteśmy wyposażeni, wyposażone w umiejętności radzenia sobie, mamy poczucie wpływu i już umiemy korzystać z tej umiejętności, mamy świadomość też emocji, jakie przeżywamy, wsparcie, korzystamy z tego wsparcia, pozwalamy sobie na to, bo to też jest najczęściej, może nawet jeszcze wymagać pracy, czy nawet terapii, żeby nie być takim samowystarczalną, tylko też uczyć się działać w sieci samopomocy, przyjmować tą pomoc, to wtedy jesteśmy w stanie uporać się z bieżącym stresem, nie kumulujemy go, nie zbieramy, a więc nie produkujemy sobie przewlekłego stresu. Szkodliwy, toksyczny stres powstaje, gdy właśnie jesteśmy pod wpływem długoterminowym różnych już wymienionych tutaj czynników i nie potrafimy lub nie możemy zastosować żadnych strategii radzenia sobie. Albo jesteśmy dziećmi zależnymi, nie mającymi pomocy innych dorosłych. Jesteśmy właśnie zależności też jako dorosłe osoby, jakichś organizacji czy religijnych, czy rodziny. Jesteśmy w przemocy i nie jesteśmy w stanie się jakoś z tego wydobyć. Zaczynamy czuć się źle, psychicznie, fizycznie dołączają się choroby. No i tutaj w zależności od grupy, w jakiej jesteśmy, może pojawić się wychudzenie, wyniszczenie albo objadanie się i tycie. Istnieje też coś takiego jak warunkowanie apetytu, może też to jakoś przeczuwamy, prawda, że tak jest, czy to w dzieciństwie, na przykład kiedy nam się zaczęły kojarzyć jakieś ciastka, czy jakiś rodzaj jedzenia z przyjemnością, czy jak rodzic, mama, czy ciocia częstowała i było miło, czy byliśmy nagradzani w ten sposób. Tutaj jest takie doświadczenie opisane, ono jest dość ciekawe, że w przedszkolu puszczano dzieciom muzykę do śniadania i dzieci były do tego przyzwyczajone, ale pewnego razu przed śniadaniem podano przysmaki, a więc dzieci najadły się już przed śniadaniem, były syte, jednak gdy puszczono tą muzykę, to dzieci jednak mimo tej sytości pobiegły jeść dalej, czyli są też pewne sygnały, wskazówki, które mogą nas uruchamiać do jedzenia mimo sytości, czyli warto też o tym pamiętać i nie katować się, kiedy jakoś poczucie winy, kiedy się to też wydarza, ale możemy sobie uświadomić te bodźce.
Czyli właśnie pewne bodźce mogą przekonać nasz mózg, że trzeba jeść, że tego jedzenia albo zabraknie, albo nastąpiło przyzwyczajenie, jakiś nawyk, że reagujemy na pewną okoliczność, wracamy z pracy i przez lata od dzieciństwa wtedy dostawaliśmy, czy jedliśmy coś pysznego, prawda? Czyli mimo, że w pracy zjedliśmy obiad, no to wtedy zjemy jeszcze tą część, która, czy ten posiłek, czy tą zakąskę, która tam nam zostanie albo dana, albo sami sobie ją tam gdzieś przechowałyśmy. Na szczęście bodźce właśnie nie są wszechwładne, można je ograniczać. Jeśli o tym wiemy, ograniczać sobie reklamy, iść do kina 20 minut później, też nie poddawać się oddziaływaniu, bo ma to jednak na nasz moc, cały sztab ludzi nad tym pracuje, żeby miało. Bardzo silna jest skuteczna powtarzalność tych bodźców, to jest właśnie niekorzystne dla nas, czyli to epatowanie reklamami, które nas i zaskakują pomiędzy filmami, jest nasza ciekawość jest rozbudzona, czekamy na akcję, a tu ciach reklama jakiegoś batona. No to myślę, że tutaj ten nasz mózg siłą rzeczy chłonie tego typu, nawet jak uważamy, że nie, i to podprogowo są przekazywane informacje takie, żeby jednak na nas to wpływało. Zmienia to nasze oprogramowanie mózgowe i zwyczaje wbrew naszej woli, czy bez naszej świadomości. No i taka chwila refleksji na temat pobytu w kinie. Dlaczego aż tyle kalorii potrzeba w kinie, bo widzimy, ile czasami osób siedzi z takimi już nie torebeczkami, tylko takimi wielkimi wiaderkami pełnymi popcornu, które to rzeczy są sprzedawane w tym samym miejscu, gdzie często, bo tak obserwuję, gdzie kupujemy bilet, więc jakby od razu już nasze zmysły tam się rozhulały, już ta wizja przyjemności i różnych skojarzeń rusza i zwykle zaczynamy chrupać jeszcze przed rozpoczęciem filmu, nasz mózg już się nastawił, widząc te wszystkie bodźce, te kolorowe różne zajawki, tą ilość jedzenia, różnych szybkich przekąsek, ciała migdałowe też szaleją, no i mózg się przygotowuje na duży wysiłek energetyczny, który już w czasie reklam ma miejsce, bardzo wiele bodźców, duży hałas, mnóstwo informacji, takie zalanie nas tymi bodźcami, właśnie szybkość, dzianie się i dwie lub więcej godzin tychże wrażeń, czyli no mózg wie, co robi, jak próbuje te kalorie uzupełnić w czasie tego przeżycia, czyli sam pobyt w kinie możemy uznać za jeden wielki taki bodziec wyzwalający jedzenie. Także albo się z tym pogodzimy, no albo będziemy jakoś tam walczyć. Może jeszcze wspomnijmy, że każdy ma swoją biografię stresu i swoją historię jedzenia, objadania, tycia i chudnięcia, ponieważ tworzy go nasz indywidualny zestaw przeżyć, różnorakich skojarzeń, relacji z bliskimi osobami, kryzysów, konfliktów, traum. Wszystko to razem tworzy taką barwną, można powiedzieć, historię. Mamy też oczywiście do wyposażenia mechanizmy obronne, fizjologię, biologię, plastyczność mózgu jak najbardziej, jednak ta neuroplastyczność mózgu nie jest nieograniczona. Jeśli miały miejsce bardzo tragiczne wydarzenia, przewlekle trwałe, takie, na które no nie można było zareagować, bo się całkowicie unieruchomionym stresowo, to może dojść do uszkodzeń w hipokampie, tam gdzie są komórki pamięci emocjonalne, mogą być mocno one takie no jakby zmniejszone też wielkościowo te części mózgu, one mogą potem się powiększyć, ale też no realnie doświadczają pewnych blizn w związku z tym, co przeżyły. Więc jeśli mamy na wyposażeniu trudny start życiowy, czyli nasz układ stresowy, nerwowy musiał się w dzieciństwie dopasowywać do różnych szkodliwych warunków i zrobił to dla nas, podlegał stałym stresorom, to skłonność do tycia ma oczywiście większe szanse pojawienia się, bo mamy osłabiony ten sposób pobierania dystrybucji energii w układzie nerwowym i będziemy potrzebować dużo uwagi, dużo wytrwałości, dużo wiedzy, praktyki do tego, żeby właśnie to zmienić, poprawić. Jest to możliwe, ale trzeba też oczywiście wykazać się no, pracą. Warto pamiętać, że to nie jest twoja wina, to ciało też zrobiło co mogło, zapisało takie, a nie inne programy, tak zostało wyposażone, tak zostało uwarunkowane, nauczone w warunkach często bojowych, trudnych, wielkich stresów, walki o życie często dla niektórych osób, walki o przetrwanie. I ta taka osłabiona reakcja na stres będąca wynikiem wyczerpania układu nerwowego
no, jest czymś, co mogło przeuczyć ciało na całą resztę życia, więc tutaj ta świadomość, tego nazywanie, że tak jest, praca nad tą traumą, która też w układzie nerwowym powstała i została, no, jest takim zadaniem dla siebie i takim właśnie samoopiekowaniem się dalej. Czyli ta nasza reakcja stresowa, która została niedokończona, zahamowana, taka sparaliżowana, nie działa właściwie, no ona musi, jakby, no musi, no chcemy, żeby ona wróciła do takiego swojego naturalnego działania lub przynajmniej się przybliżyła do czegoś takiego. Czasami też są leki pomocne, ale to już jest inny temat. To jest bardzo ważne, co teraz omawiamy, ponieważ często osoby właśnie z takim doświadczeniem, ze skłonnością tycia i słabym tym pull brainem, nawet nie wiedzą, że są w stresie i część terapii też poświęcona jest temu, żeby w ogóle zobaczyć, jak bardzo są obciążone, ile, jak bardzo były i są obciążone, jak dalej to kontynuują, bez takiej świadomości właśnie, co sobie robią i co przyjmują na siebie. To wymaga też pracy, czasu, żeby to sobie uświadomić i zmienić, ponieważ jeśli tego nie wiemy i nie zmienimy, to nie możemy ciągle dokańczać reakcji stresowej, skoro nie wiemy o tym, że jesteśmy w tej reakcji stresowej i ciągle powtarzamy ten sam mechanizm. Jednocześnie chcąc schudnąć, ograniczamy kalorie, stres się nasila, mamy to już omawialiśmy w poprzednich częściach, robi się po prostu kolejna katastrofa energetyczna. Ciekawe jest też, że pokarm również wysyła nam pewne sygnały i nie wszystkie są autentyczne i prawdziwe, niektóre są błędne. Na przykład jemy coś o smaku banana, a bananem to nie jest. Albo jemy coś słodkiego, a cukru tam nie ma, bo jest to bezcukrowe z jakimś zastępczym środkiem. Czyli nasz mózg dostaje błędne sygnały, które wpływają na nasz układ nerwowy bez naszej świadomości, przeprogramowują nasz metabolizm, który jest mocno zagubiony, bo nie jest w stanie połapać, czemu coś jest słodkie, a nie jest cukrem. Wytwarza się w organizmie oczekiwanie, że będzie dostawa energii, wszystko się już przygotowało, mózg się cieszy, a tu ciach nie ma tego cukru, więc dochodzi faktycznie do zakłóceń w naszym ciele. I w efekcie właśnie pojawia się kryzys energetyczny, mózg ogłasza, no to musimy coś zjeść, bo nie mamy energii, tu się przygotowaliśmy, że energia będzie, tu nie ma, więc jakby no, jesteśmy znowu w błędnym kole. Tam w poprzednim też slajdzie była informacja o tym, że nie możemy się odzwyczaić zupełnie od cukru. Możemy tak rozumieć, że nasz mózg karmi się glukozą, czyli w tym sensie cukrem, nie musimy jeść cukru łyżeczkami w formie białego cukru, ale że pokarmy o słodkim smaku, ale słodkim też może w różnym znaczeniu, to też przy okazji jeszcze, nie, może nie tym razem powiem więcej, są niezbędne naszemu ciału, bo to jest po prostu warunkiem przeżycia naszego mózgu. Czyli co robić? No jakby cały czas krążymy, po to mówimy, żeby cały czas pamiętać o praktycznym zastosowaniu tej wiedzy. Czyli na pewno kompetentnie i krytycznie podchodzić do tych błędnych sygnałów, które do nas docierają, a to w formie jedzenia wysoko przetworzonego. No, rozumiem, że możemy je ograniczyć stopniowo aż do takiego nieprzetworzonego, zdrowego, gdzie pokarmy są pokarmem, smaki są smakami, a nasz mózg spokojnie, bez stresu może sobie to porządkować i układ pokarmowy sobie to potem metabolizuje. Ponieważ jak damy mózgowi za dużo poleceń, za dużo wrażeń, również pokarmowych, to dochodzi znowu do inwestycji energii w coś, co może niekoniecznie jakby nasze ciało potrzebuje. Czyli takie upraszczanie też pewnie będzie naszym kolejnym celem, żeby tak nie mieć zarówno wrażeń nadmiernych emocjonalnych, jak i gastronomicznych, tylko być takim troszeczkę pośrodku, żeby był czas na ogarnięcie tego, tej ilości, wielości bodźców. Czyli mamy już trochę wiedzy, ponazywałyśmy różne mechanizmy. Jest na pewno tym podstawowym chyba faktem i chyba ważnym, że nie zaczynamy od ograniczeń kalorycznych, czy w ogóle nie skupiamy się na tym, tylko patrzymy głębiej na przyczynę, co się dzieje, że nasze ciało musi uruchamiać ten mechanizm objadania, czy jedzenia, po prostu dostarczania sobie dużej ilości energii, czyli zamiast popadać w poczucie winy, jeszcze bardziej się stresować, to może wtedy raczej pomyślmy, co zrobić, co możemy robić, co się dzieje, że tak się właśnie stało. Drogą do
równowagi jest też metabolicznej i emocjonalnej, jest praca nad kontaktem z emocjami, czyli doświadczaniem, ich nazywaniem. To jest też oczywiście kawał pracy, tutaj tylko to sygnalizuję. Osoby będące w terapii już wiedzą, a osoby, które może będą to przeżyją ten proces lub same to przejdą, nad przekonaniami, szczególnie tymi negatywnymi, tymi, które nas jakoś hamują, ograniczają, skazują na jakieś bycie w izolacji emocjonalnej, w nierealizowaniu swojego potencjału, w odłączaniu się od swojego ciała, od emocji. No i to wszystko, od wszystkiego, co nam zabiera niepotrzebnie energię. Również taki mechanizm często znany zamartwiania się o wszystko, co będzie, a czego jeszcze nie ma, nie ma tego, więc mózg nie może się tym zająć, ale jednak próbuje to zrobić, więc ilość energii na to wydatkowana potrafi być nieskończona, a potem oczywiście mózg sie energię w formie jedzenia, po które nas wysyła. To, że już się wiąże choroby wywołane ze stresem, otyłość i depresję razem, no to już gdzieś tam może słyszałyśmy, jest to już potwierdzone. Leczenie tego typu właśnie powiązanych ze stresem problemów, objawów, chorób prowadzi przez pracę nad sobą. Czyli będziemy mieć nierozwiązane, a ciągle takie gorące konflikty emocjonalne, psychiczne, także z ludźmi bliskimi albo z przeszłości. Ten stres związany z niewyrażonymi emocjami, nieprzyjętymi, ale też nieodpuszczonymi, bo część tych emocji czasami nosimy latami, jak takie ciężary, to też się może wyrażać w wadze, niepotrzebnie i musimy przejść pewien proces, no, odbarczania się też z tego, co przeżywamy. Coś się, jak energia przeżyło, no i potem powinna to sobie odejść, prawda? A nie musimy tego ciągnąć latami. Jeśli tego nie zmienimy, no to będziemy ciągle zajadać, czyli uprawiać taki comfort eating, czyli jedzenie w celu poczucia się lepiej. A nam przecież chodzi o to, żeby poczuć się lepiej, bo mamy rozwiązane różne konflikty wewnętrzne i sprawy emocjonalne, obraz własnej osoby, kontakt ze swoim ciałem mamy nawiązany, pozytywny, a więc nie ma powodu do objadania się. Tryb życia mamy zmieniony, bo to też jest celem. Dobrze, i teraz mamy jeszcze taką może takie przypomnienie, bo część osób tutaj, jak też sobie uzmysławiam i w trakcie terapii dopiero się przekonują, jak bardzo są obciążone, czyli tak bardzo były nieświadome swojego przeciążenia, że nie mogły nazwać go, a więc nie mogły też podjąć zmiany. Czyli czy napady złości szefa, męża, czy tam jakieś inne osoby znosiły, rozumiejąc tę osobę. Jeśli była jakaś złośliwość, ataki słowne na nie męża czy też innych osób, to tłumaczyły te osoby, też rozumiały je. Presja w pracy była umniejszana jako jakiś skutek stresowy. Dużo obowiązków czy nadmiar tych obowiązków, no, tak było to traktowane, jakby to się samo działo. W ogóle nie było widziane, że to jest obciążeniem. Samotność, jakieś bycie niezrozumianą, też umniejszana ta waga takiej potrzeby. Tkwienie pracy, której się nie chce tkwić, no też jakoś takie znoszone. Czyli celem będzie rozwijanie takich strategii radzenia sobie, żeby właśnie ten stres w sposób naturalny, jeśli się wzbudzi, to żeby mógł się potem rozwiązać, opaść. Czyli żeby zniknął ten czynnik, który nam produkuje tą nadwagę. Czy to będzie oznaczało szkolenie swojej świadomości, taki codzienny kontakt z nią i ze swoimi emocjami? Tutaj są różne narzędzia na ten temat, oczywiście sposoby, środki. Prace takie badawcze nad programem dbania o siebie już są, potwierdziły, że ma to wpływ na nasz metabolizm, na to, jak też nasza waga się kształtuje. Czyli w takich programach uczestnicy pracują nad uczuciami, zadają sobie takie pytania na co dzień, jak się czuję, czy coś mi dolega, jeśli mnie coś boli, no to co mi ten ból chce powiedzieć, czego potrzebuję, żeby on mógł sobie odejść, po prostu nie musiał mnie informować o swoim istnieniu. Czy też potrzebuję wsparcia, na czym ono może polegać, czy ja muszę wszystko sama dźwigać, rozwiązywać, czy muszę do kogoś zwrócić, powiedzieć o swoich potrzebach bliskiej osobie, czy pójść po prostu po pomoc profesjonalną. Na ile moje oczekiwania wobec siebie i świata innych są realne, na ile są jakieś w ogóle nierealne i wskazują mi na frustrację. To są tematy, które właśnie w tego typu metodzie stabilizacji wewnętrznej są stosowane i nie ma tam skupienia na kaloriach i odchudzaniu. No i Laurel Melin właśnie
to opisała. Uczestnicy byli osobami otyłymi, pracowano tam właśnie nad emocjami, potrzebami, nad uświadamianiem sobie, kontaktem z nimi, nad granicami, asertywnością swoją. I osiągnięto spadek wagi o 10%, tak uśredniając, po 18 spotkaniach, chyba 2 razy w tygodniu się spotykali. Po 2 latach osoby schudły tak średnio 8 kilo na osobę, bez leków i diety. Utrzymywano nową wagę i po kolejnych 6 latach, jak to sprawdzono, waga była utrzymana i nadal, jeśli tam gdzieś jeszcze organizm potrzebował, to sobie ją redukował naturalnie. Poziom ciśnienia spadł u osób, które miały nadciśnienie i nie wzrósł ponownie. 67% uczestników ograniczyło spożycie alkoholu, narkotyków, jeśli nadużywało, albo zupełnie odeszło od nadużycia czy nałogu, to zależy, jak to kto się diagnozował. Po 6 latach było już 83% takich osób. Czyli gdyby tak wyglądał trening metaboliczny w szkołach, w przedszkolach, no to byśmy byli szczęśliwym społeczeństwem. Oprócz pracy takiej nad wglądem, bo tak możemy powiedzieć, kontaktem ze sobą, czasem potrzebne jest po prostu podjęcie działań, czyli zmiana toksycznej relacji, porzucenie jej, zostawienie, zmiana pracy, jakiegoś środowiska, które nam źle robi, latami w nim tkwimy. Podjęcie psychoterapii często jest bardzo dobrą decyzją, wzięcie udziału czy po terapii, później w jakichś treningach asertywności, pracy z lękiem, czy właśnie w jakichś treningach metabolicznych. Podjęcie, kontynuowanie już właściwie do końca życia, praktykowanie takiej dobrej pracy ze swoim ciałem, takiej stabilizującej na co dzień, oczyszczającej, tak jak trochę mycie zębów po jedzeniu. Mindfulness, yoga, spacer, czyli widzimy, że nie jest to wysiłkowy wyczyny, tylko po prostu praca nad niestresowym, niewysiłkowym trybem powracania do równowagi. Nie? Czyli to jest proces higieniczny, to musimy robić codziennie, kilka razy dziennie. I to ma się stać naszą drugą naturą. Im szybciej zaczniesz zmianę, tym lepiej. To chodzi oczywiście o to, że im jesteśmy starsi, starsze, im bardziej ugruntowane są pewne już nawyki czy przyzwyczajenie układu nerwowego do przystosowywania się do stresu, i ten układ stresowy jest już taki trochę no, zdezelowany, osłabiony mocno, tym po prostu trzeba więcej pracy włożyć, bo może dojść do pewnych już utrwalonych zmian, nieelastyczności. I ten cel, jakim jest równowaga, wymaga wysiłku, w ogóle wymaga zaangażowania, oczywiście wysiłku. I tak tutaj taki szacunek, prawda, że dla tak zwanych cięższych przypadków właśnie potrzeba nawet 2 lata ambulatoryjnej pracy. Ja myślę, że może czasami więcej po prostu. Lub czy miesięcznej codziennej terapii w grupie terapeutycznej. Może to być też indywidualna praca, oczywiście, lżejsze przypadki. To krótsze programy szkoleniowe na ten temat, kilkunastotygodniowe, może to osobiste czy psychologiczny coaching, nawet telefoniczny, ale aby te poruszane tematy były popraktykowane. I wiodący temat w tym, bo cały czas mówiliśmy o mózgu, ale właściwie po to, aby przejść do tego właśnie meritum, czyli że uczucia będą naszym drogowskazem, uczucia, odczucia w ciele, łączenie tych dwóch języków, reagowanie na nie odpowiednio, to do tego też jest sporo wiedzy, więc ja nie wszystko tu teraz jestem w stanie przekazać, ale praktykowanie tego rozwijania jest niezbędne. I przy cały czas pamiętaniu, że mózg najpierw dąży do swojej równowagi energetycznej, potem tej w ciele, a potem do spokoju takim psychofizycznego, do spokoju psychologicznego. Więc bycie w stanie komfortu to oznacza równowagę w obu tych aspektach. Wydaje mi się teraz ten napis tutaj, bo ja omawiam slajd, osoby, które słuchają, może. Oczywiście tego nie widzą, że jeśli oddalamy się od strefy komfortu, jeśli czujemy, że nie jesteśmy już w tej strefie, coś nas wypchnęło albo sami jakoś tak wypadliśmy, to po prostu skupmy się i zmieńmy zachowanie. Czy to musi być świadome działanie? Jeśli jesteśmy w tej strefie komfortu, dbajmy sobie o to, bądźmy w niej. Oczywiście życie jest plastyczne, zmienne, być może będziemy falować i tak sobie odchodzić i przychodzić i wracać do strefy komfortu. To jest normalne i wymaga pewnej sztuki rozpoznawania i samoświadomości. Czyli ćwiczmy swój mózg, dostrzegajmy swoje emocje, odpuszczajmy je, nie tkwimy w nich, bo w niektórych, jakby w tych takich mocno obciążających, słabo energetycznych, pozwólmy im odchodzić, świadomie je zostawiajmy, odpuszczajmy.
uczymy się dbania o siebie, to jest proces, to jest taka nauka, tak jak się dziecko wychowuje, tak siebie prowadźmy za rękę i wyjaśniajmy, tłumaczmy, dbajmy o kontakt ze swoim ciałem. Kontakt, a nie uprawianie go, bo to też jest temat rzeka. Edukujmy się taką wiedzą metaboliczną poprzez ten cykl lub jakieś książki, oczywiście wiedzę, śledźmy to i nie dajmy się oszukać neuromarketingowi, bo to jest no, cały sztab ludzi, którzy próbują nam zmienić nasze oprogramowanie metaboliczne, a my tego nie chcemy. Także dziękuję za uwagę, za cierpliwość, jeśli ktoś już te trzy części wysłuchał. No i mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy w słuchaczu, w słuchaczce pracy na ten temat.